Naszym gościem jest dzisiaj sołtys sołectwa Spule, pan Andrzej Łacina. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie sołtysie, spotykamy się w związku z wydarzeniem, które czeka na wszystkich zainteresowanych, na wszystkich mieszkańców gminy Galewice, ale też powiatu Wieruszowskiego w najbliższą sobotę w Węglewicach. Pierwszy turniej sołecki sołectw z gminy Galewice. Jest to wydarzenie organizowane przez dwa sołectwa, no i gminę, czyli Spule Węglewice, gminę Galewice. Na początku powiedzmy o idei organizacji tego wydarzenia. No moim, że tak powiem, zdaniem tutaj najważniejsza była integracja, żeby się spotkali mieszkańcy sołectwa, nie tylko z Spule Węglewice, ale z całej gminy i też uczestniczyli w takiej, że tak powiem, zabawie troszeczkę, bo to nie chodzi o rywalizację, tylko zabawę, a przy okazji stworzyć też coś dla dzieciaczków, bo to pierwszy dzień czerwca, Dzień Dziecka, jak wiemy, także turniej i Dzień Dziecka odbędzie się w Węglewicach 1 czerwca, tak pan wspomniał, o godzinie 15 na boisku szkolnym w Węglewicach. Państwo przygotowują się do tego wydarzenia już bardzo długo na Facebooku. Fizycznie te turnieje, te rywalizacje są opracowywane, różne dyscypliny. Na co możemy liczyć w tym dniu? No, czeka nas dużo atrakcji, że tak powiem, troszeczkę śmiechu, zabawy. Przede wszystkim zobaczymy, jak mężczyźni sobie poradzą z piciem mleka. Będzie też przygotowana niespodzianka. Głównym zadaniem to powalczymy, szanowni państwo, o ten puchar. Wystąpi 18 drużyn z gminy Sołec, z terenu Sołec, gminy Galewice, 19 drużyn sołeckich, bo jedną drużynę mamy połączoną, z racji, że to są niewielkie miejscowości, ale główne zadanie będzie walka o puchar gminy Galewice, który fundował pan wójt gminy Galewice, pan Piotr Kołodziej. A pan przed chwilą po ten puchar specjalnie był właśnie u wójta, żeby go zaprezentować przed tą imprezą jeszcze. Dokładnie, właśnie ta zadyszka, w ostatniej chwili go przywiozłem tutaj do państwa, do redakcji, żeby się pochwalić tutaj ufundowanym przez pana wójta. Proszę powiedzieć jeszcze o tych dyscyplinach troszeczkę, bo wiem, że wcześniej jak rozmawialiśmy, to była zapowiedź, że będzie noszenie sołtysa czy podnoszenie sołtysa na czas. Czy to będzie pan w tej roli? Zgadza się. No co prawda, no trudno, ale zdrowie nie pozwoliło mi na to, żeby wystartować, ale będzie taka konkurencja. Polegała będzie na transporcie sołtysa lub kapitana drużyny jest przygotowany, jesteśmy, dopinamy dla ostatni guzik. Będzie też przy tym transporcie polegało to na zabezpieczeniu medycznym, czyli opatrunku albo głowy, albo ręki. Sędziowie oceną, jak drużyna wykona zadanie. A picie mleka, to samo mleko, czy coś mocniejszego jeszcze będzie? No, przygotowaliśmy też coś mocniejszego, no, na później godzinach wieczornych. Przygotowaliśmy zabawę, będzie tak zwane ugi-bugi, coś pod nogę, na świeżym powietrzu, zagra zespół. Mamy też dużo niespodzianek. Wszystko się okaże, że tak powiem, w sobotę. Nie chcę tutaj za dużo zdradzać, żeby troszeczkę w napięciu przytrzymać. Ale na pewno zapraszamy wszystkich chętnych, nie typowo uczestników, tylko tych zainteresowanych oglądaniem tej rywalizacji, ponieważ no, będzie bardzo, bardzo wesoło i z tego, co słyszałem, będzie co oglądać i jeszcze podziwiać przy okazji. Tak, proszę, panie redaktorze, głównym, że tak powiem, członem to będzie turniej sołec, ale później o godzinie 18 rozpocznie się program artystyczny przygotowany przez rodziców ze szkoły podstawowej w Węglewicach pod kierownictwem pani Katarzyny Wspólnej. Rodzice i mieszkańcy sołectwa Węglewice przedstawią spektakl, program artystyczny pod tytułem Spotkanie bajek. Cały czas trenują, przygotowują, trwają próby. Wystąpi też chór Biała Góra z utworami z repertuaru lat 60., 70., także i coś będzie dla starszych i dla młodszych, także będzie wesoło na pewno. Do której się impreza zaczyna? Do której planujecie państwo te turnieje przeprowadzać? Turniej zacznie się o godzinie 15, potrwa w moich obliczeniach do 17-17.30. Później nastąpi dekoracja, właśnie zwycięzcy otrzymają ten puchar. Następnie o godzinie 18 na scenę wkroczy, tak jak wspomniałem, już program artystyczny. Tutaj rodzice ze szkoły podstawowej w Węglewicach przygotowują dla nas tutaj przedstawienie pod tytułem Spotkanie bajek. Jakie jeszcze państwo szykują? Może nam pan zdradzi jakąś niespodziankę, chociaż jedną, by zachęcić tutaj ludzi, aby przyjechali właśnie do Węglewic tego dnia. No, szanowni państwo, mam potwierdzenie, dosłownie w ostatniej chwili dostałem potwierdzenie od pani dyrektor szkoły podstawowej z Ostrzeszowa. Życzy nam krowę, i którą, co prawda, to nie będzie prawdziwa krowa, ale podejrzewam, że dużo zabawy przy tej krowie będzie. I co tam trzeba będzie robić? Pewnie dojenie na czas znowu. Tak, dokładnie. Trzy najlepsze drużyny powalczą o puchar i to będzie taka troszeczkę niespodzianka. Nie mogę naprawdę na tę chwilę wszystkich zdradzić, ale na pewno będzie krowa, na pewno będzie dużo mleka, dużo śmiechu.
Ile sołectw wystartuje? Czy wszystkie sołectwa zgłosiły chęć udziału? Czy właśnie one będą połączone? Wszystkich sołectw gminy Galwice jest 22. Wystartuje 18. Z tym, że jedno sołectwo będzie połączone. Jest to sołectwo Kazimierów i Pędzi Wiatry. Połączone w jedną drużynę. Czyli mamy 18 drużyn zgłoszonych i 18 drużyn otrzyma prawdopodobnie, bo cały czas są, że tak powiem, dogadujemy się w kwestii organizacyjnej, ale 18 drużyn wystąpi w koszulkach ze swoimi logami, wejdą na scenę, będą to podzielone na 3 grupy, każda grupa będzie miała po 6 sołectw i powalczą się w 7 dyscyplinach. Tyle nasz rozmówca, dobry duch tej imprezy, sołtys sołectwa Spule Andrzej Łacina, a impreza, przypomnijmy, jest organizowana razem z sołectwem Węglewice oraz z gminą Galewice i jeszcze, jeszcze patronat marszałka województwa łódzkiego uzyskaliście. Tak. No tak, dokładnie przed chwilą żeśmy otrzymali patronat marszałka województwa łódzkiego, ale też chciałem wspomnieć jeszcze tutaj o bardzo ważnych rzeczach odnośnie organizacyjnych, że oprócz sołectwa Węglewice, Spule, głównym organizatorem też jest OSP Węglewice i Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza Węglewice. Za to serdecznie dziękuję. I my również dziękujemy. Zapraszamy w sobotę do Węglewic. Będzie te popularne Woogie Boogie również wieczorem z sołtysem. Jak najbardziej. Zapraszam. Jestem wolny. Także wszystkie panie proszę do tańca. I do różańca, bo pan Andrzej Łacina jest i do tańca, i do różańca, prawda? Tak, dziękuję ślicznie. Prawda. Dziękujemy bardzo.